Spółka Izoblok zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, w szczególności przetwórstwem polipropylenu spalinowego dla branży motoryzacyjnej. Działa głównie na rynku europejskim, w szczególności w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Czechach, no i w Polsce. To prawda, spółka podpisała kontrakt z firmą Audi. Jest to jeden z wielu kontraktów tak naprawdę, które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, ale ten konkretny kontrakt to jest wartość około 30 milionów złotych. Jest to kontrakt 5-letni dotyczący produkcji siedzeń samochodowych. Tak się też składa, że w tym akurat projekcie dla Audi będziemy wykorzystywać technologię, w którą zainwestowaliśmy przy współudziale środków unijnych również. Będziemy tworzyć nowy produkt. Jest to siedzisko samochodowe połączone z metalem, nasze tworzywo połączone z metalem i w ten sposób próbujemy tak naprawdę wyprzeć z siedzeń samochodowych poliuretan. To już nie jest pierwszy projekt, który taki realizujemy dla branży motoryzacyjnej, ale jest to jeden z pierwszych, który ewidentnie pokazuje trend rynku. Transakcja, którą próbujemy teraz sfinalizować aktualnie, jest to transakcja polegająca na przejęciu 100% udziałów spółki niemieckiej. Spółka niemiecka ma podobny charakter działalności do naszego, właściwie w 100% odpowiada naszej działalności, czyli przetwarza polipropylen spieniony dla branży motoryzacyjnej. Jej głównymi klientami są takie koncerny jak BMW, Volkswagen, GM i Ford. W świetny sposób uzupełniamy sobie w ten sposób paletę naszych klientów. Jest to dywersyfikacja, do której zawsze dążyliśmy. U co niektórych będziemy mieli bardzo znaczącą pozycję jako dostawca. Jednym z istotnych aspektów jest również to, że spółka niemiecka posiada własną technologię przetwórstwa surowca, która pozwala nam budować strategię na następne 3 lata dla spółki zupełnie niezależną od dostawców. Parametry tego przejęcia to jest kwota 21 milionów euro. Struktura finansowania będzie dzieliła się na finansowanie bankowe, czyli dług, który zaciągamy w banku, oraz pieniądze pochodzące z emisji akcji, którą planujemy przeprowadzić w najbliższym czasie. My jako eksporter, jako reprezentant branży motoryzacyjnej zauważamy od kilku tak naprawdę lat, że mamy bardzo dobrą koniunkturę w Europie, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną. Ma to związek oczywiście z dużym eksportem samochodów na rynki zagraniczne, ale również istnieje duży popyt w Europie i ta branża jest branżą rosnącą. W szczególności nasze tworzywo zdobywa coraz większy udział w samochodach i gdyby porównać tak naprawdę ilość tego tworzywa w samochodzie 5 lat temu, w samochodach, w projektach, które realizujemy, a dzisiaj, to widać dodatkowy trend wzrostowy, który tak naprawdę dynamizuje ten wzrost naturalny rynku, z którym mamy do czynienia. Gdybym miał krótko powiedzieć, tak, jesteśmy w trendzie wzrostowym rynku i na pewno osiągamy rekordowe w związku z tym wyniki na poziomie sprzedaży, jak i na poziomie operacyjnym. Tak, spółka wypracowała prawie 67 milionów przychodów po 3 kwartałach tego roku obrotowego. Przypomnę, że nasz rok obrotowy jest przesunięty w stosunku do roku kalendarzowego i zaczyna się w maju, kończy się w kwietniu. Więc dla nas 3 kwartał to jest tak naprawdę działalność spółki do stycznia tego roku. Spółka wypracowała 14 milionów zysku na poziomie EBITDA oraz ponad 11 milionów zysku na poziomie sprzedaży i na poziomie operacyjnym. Główną przyczyną tak dobrych wyników, bo są to wielkości sięgające 50% więcej niż poprzedni rok obrachunkowy, czyli ten sam okres obrachunkowy poprzedniego roku. Główną przyczyną jest oczywiście większy wolumen sprzedaży, czyli więcej projektów, które realizuje firma, ale również kurs euro, jesteśmy eksporterem, prawda? Jak również spadające ceny energii, które pozwalały nam podnieść rentowność na poziomie operacyjnym. W przypadku Izobloku tym elementem, który pokazuje bardzo pozytywny rezultat, jest uruchomienie 3. zakładu produkcyjnego, który podnosi nam tą rentowność poprzez jak gdyby rozłożenie kosztów operacyjnych na większą ilość sprzedanych wyrobów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników.
prawdopodobnie będzie to dla nas rok rekordowy. No, oczywiście nie. No, przejęcie firmy jest jedną z elementów naszej strategii rozwoju. Tak? Stajemy się spółką numer jeden w Europie. Stajemy się spółką, która ma bardzo znaczący udział w rynku europejskim. Stajemy się spółką, która ma własny dostęp do swojego do produkcji surowca. Ale to nie jest jedyny kierunek, na którym się koncentrujemy. Cały czas próbujemy optymalizować produkcję, obniżać koszty tej produkcji poprzez optymalizację kosztów energii. A długoterminowa strategia zakłada dalszą ekspansję geograficzną poza Europę. W związku z powyższym, żeby to wykonać, dokonujemy stosownych analiz oraz przygotowujemy się do następnych kroków, które mam nadzieję, że w ciągu następnych 3 lat pokażą jak gdyby dalszy wzrost firmy w kierunku, w którym ona będzie mogła być oceniana jako podmiot działający w skali globalnej.